Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 36 i 37 werset? Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Dzieje apostolskie, 4 rozdział i 15 rozdział. Wspólne służenie Panu, Barnaba. Józef był lewitą. Lewici byli plemieniem, które Bóg wybrał, aby mu służyło. Będąc już uczniem, Józef sprzedał swoją ziemię na Cyprze i przyniósł pieniądze apostołom. Oni zaczęli nazywać go synem zachęty, synem pocieszenia, Barnabą, imię, pod którym go znamy. Kiedy Saul z Tarsu przybył później do Jerozolimy, tamtejsi wierni nie ufali mu i bali się go. Barnaba zabrał go więc do apostołów i opowiedział, jak został zbawiony i używany przez Boga. Idźmy za przykładem Barnaby i oddajmy Panu wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, i żyjmy tak, by zachęcać i pocieszać innych. Barnaba, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 11 rozdział, jako dobry człowiek pełen Ducha Świętego i wiary, został wysłany z Jerozolimy do Antiochii, gdzie poganie dostępowali zbawienia. Zachęcał, pomagał i nakłaniał Saula, aby też tam przyszedł. Ci dwaj razem uczyli wielu ludzi w Antiochii przez cały rok. Jak dobrze, że chrześcijanie służą Panu razem. Wracając do Antiochii po przewiezieniu daru pieniężnego od tamtejszych braci do Jerozolimy na pomoc w czasie głodu, młody krewny Barnaby, Jan Marek, poszedł z nimi. Później, gdy Duch Święty wysłał Barnabę i Saula jako misjonarzy, Jan Marek poszedł z nimi do pomocy. Po pracy na Cyprze, ojczyźnie Barnaby, kiedy Paweł z nowym imieniem i Barnaba kontynuowali pracę na całym stałym lądzie, Jan Marek opuścił ich, udając się do domu w Jerozolimie. Paweł i Barnaba szli dalej razem przez trudy i prześladowania, w końcu wracając do Antiochii. Paweł i Barnaba wraz z innymi zostali wysłani do Jerozolimy, aby wyjaśnić z apostołami i starszymi ważną kwestię doktrynalną. Bądźmy jak Barnaba, zachęceni, pracujący, którzy współczują z innymi i potrafią zaakceptować innych jako wartych dawania im posłuchu. Eugene P. Vedder Jr.